Panie, a propos tego, że można więcej niż się myśli, to mam takie świadectwo dzisiaj. Poszliśmy dzisiaj po raz kolejny pod kościoły katolickie głosić Ewangelię katolikom. A wcześniej dostaliśmy też słowo prorocze, że by rozpocząć działania na Mokotowie. Tak też robimy, zaczynamy tam działania. No i poszliśmy, rozpoczynając dzisiaj, do kościoła katolickiego, położyliśmy swoją kolumnę. Dzisiaj jest jakieś święto maryjne, coś tam śpiewali u siebie. I w momencie, kiedy się właśnie już kończyło to ich nabożeństwo, ludzie zaczęli wychodzić z kościoła, tam jeszcze coś śpiewali. Ja zacząłem głosić i w głośnikach, nie tylko w moim, ale we wszystkich głośnikach z kościoła zabrzmiało dźwięk Ewangelii. Poszło z mojego mikrofonu do środka na kościół. Ksiądz wyleciał, proboszcz, i mówi, że jak możecie tak robić, włamaliście się na nasze fale. Mówi, nie włamaliśmy się. Wiecie, to jest takie świadectwo tego, że a też rozmawiałem później ze Sławkiem i mówił, że modlili się też z Niną w taki sposób, aby sprzęt nagłaśniający, z którego głosimy, robił znacznie więcej niż może, nie? Dlatego sprzęt taką właśnie zrobił robotę. Drodzy przyjaciele, jeszcze tak chciałem dodać do tego, że głosimy już jakiś czas pod tymi kościołami katolickimi. Mija już trochę czasu, postanowiliśmy, że na pewno to będzie ten rok. Mamy też w planach inne działania. Są różnego rodzaju działania, które mamy w sercu, które będziemy robić. Znaczy, no my, no ja, moja żona, Anitka, inni ludzie też się dołączają, ponieważ jakby to jest przyszłość Kościoła. W ogóle powiem wam tak. Dla mnie Kościół, który nie istnieje dla ludzi spoza, to nie jest Kościołem. Kościół nie jest Kościołem wtedy, kiedy jest zamknięty i nie działa na zewnątrz. Uwierzcie, to nie Kościół, to plastikowy Kościół, jakich jest pełno. To plastikowy Kościół, który jedynie co robi, no to nosa wychyli na internet i tam mądrości wielu prawi, które już wszyscy słyszeli, ale to są mądrości do chrześcijan, do chrześcijan. Mało jest ludzi, którzy wychodzą i głoszą, a to jest tak proste zadanie, że się w głowie nie mieści. To jest tak proste zadanie, zwłaszcza w Polsce. Drodzy przyjaciele, powiem wam tak. Chrześcijanin, który nie ma wizji swoich działań i planu, ma naprawdę ciężko i pod górkę. No bo tak, jesteśmy na tej ziemi i każdy będzie to wyznawał. Jesteśmy tutaj po to, aby szerzyć królestwo, no bo to nam zostało. Tak też dzisiaj modliliśmy się. Było namaszczenie, wzięliśmy swoje, tak? I teraz co dalej? Co będzie teraz dalej? Będzie jutro, jutro będzie poniedziałek, tak? I teraz wizję. Jeśli nie masz wizji tego, co będziesz robił, to będzie ci w życiu trudno. Ja mam wizję. Mamy wizję na ten rok, jeśli chodzi o kościoły. Wiecie, ja pracuję 6 dni po 12 godzin, ale jest czas na głoszenie Ewangelii, bo jestem na tej ziemi po to, aby głosić ludziom Ewangelię na różne sposoby i to mi sprawia radość. A pieniądze zarabiam po to, aby mieć na szerzenie Ewangelii. I teraz z takim nastawieniem mi w głowie przestawił się taki jakby zapadka i teraz ja pracuję po to, aby móc szerzyć Ewangelię i te pieniądze do mnie przychodzą, ponieważ ja nie żyję w taki sposób, że tak, o, muszę teraz zarobić, żeby mieć co zjeść, żeby mieć, nie wiem, sobie kupić samochód, żeby mieć to, żeby mieć na fryzjera. Ja nie żyję tak, bo gdybym żył tak, to bym żył w grzechu, bo bym się martwił o to, jak zarobić na rzeczy, które w ogóle są, które są mi dane. Bóg powiedział, o ileż bardziej wy, małowierni, o ileż bardziej wy, jeśli chrześcijanin nawrócił się i żyje na tej ziemi po to i trzęsie się, że nie ma pracy, że nie ma pieniędzy, to się musi znowu nawrócić. I taka jest prawda, przyjaciele. Chodzi o to, żeby wychodzić i szerzyć królestwo. Chodzi o to, abyśmy byli na ulicach. Chodzi o to, abyśmy brali rzeczy w swoje ręce. Bo to nie musi być piątkowa ewangelizacja. To może być twoje wyjście. Wiecie, ja też
co jeszcze robię, bo my wpływamy też na ludzi wokoło, prawda? Idziemy na 12 godzin do pracy, a ci ludzie, na przykład mam teraz taką pracę, gdzie chodzę i wnoszę ludziom towar do tych domów, wam ostatnio opowiadałem, i często mi ludzie mówią, o ja nie mogę wnosić, a ja mam plecy, a ja mam, już się nawiązuje temat, no to ja się pomodlę o ciebie, ja znam Jezusa, już jest temat. I tak trzeba głosić Ewangelię, trzeba wszędzie ją głosić i trzeba w ogóle... Czasem trzeba zrobić ten pierwszy krok. Ja wiem, że istnieje coś takiego, jak pewnego rodzaju taka opresja, że tutaj w sercu sobie myślisz na nabożeństwie, o, będę od jutra głosił, w pracy, załóżmy, będę miał jakiegoś klienta, będę mu głosił, ale przychodzi ten moment i jest taka blokada. Ja wiem, że tak jest, bo ja tak niejednokrotnie miałem, ale trzeba to przełamać. Trzeba to przełamać, trzeba zrobić pierwszy krok i trzeba wejść w tak zwany jakby trans. Trzeba sobie po prostu jakby wejść w to pierwszym krokiem, a później już idzie łatwo. Później to już wszystko idzie z górki, wiecie. Dlatego zachęcam was do tego, abyście sobie zaplanowali wasze życie pod względem szerzenia Królestwa. Bo jeśli nie zaplanujecie sobie życia pod względem szerzenia Królestwa, to diabeł będzie planował wtedy inaczej w waszych głowach. Nie masz na to, nie masz na tamto, nie tutaj, musisz przeżyć, a wtedy... I wtedy się nie da iść i szerzyć Królestwa. Zachęcam was do tego.